Spokojny, bezpieczny, na miarę możliwości. Tak władze miasta i gminy Nowa Dęba oraz część radnych określają budżet na 2017 rok, jaki został uchwalony na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Nowo uchwalony budżet miasta i gminy Nowa Dęba zakłada dochody w wysokości 66 milionów 600 tysięcy złotych i wydatki na poziomie 70 milionów 500 tysięcy złotych. W związku z tym, że są one większe niż wpływy, mamy do czynienia z deficytem, który wynosi 3 miliony 900 tysięcy złotych. Ten deficyt pojawia się po raz pierwszy po 2 latach, bo do tej pory udało się nam nie zaciągać kredytów, nie zwiększać zadłużenia gminy, a spłaciliśmy w ostatnich 2 latach 6 milionów zadłużenia, dzięki czemu to zadłużenie na dzień dzisiejszy wynosi około 25%, więc jest bardzo bezpieczne. Jednocześnie chcę powiedzieć i mieszkańców uspokoić, że nasze ewentualne zadłużenie się z powodu realizacji zadań w tym roku nie będzie przeznaczone na przejedzenie, a środki, które będziemy ewentualnie zaciągać, będą przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych dosyć istotnych z punktu widzenia miasta. Na ich realizację w budżecie zarezerwowano 9 milionów 600 tysięcy złotych. Te zadania inwestycyjne z jednej strony mają poprawić warunki życia, z drugiej spowodować pewne oszczędności w wyniku chociażby prac termomodernizacyjnych. Zadania termomodernizacyjne na 5 obiektach użyteczności publicznej stanowić będą w wydatkach inwestycyjnych 4,4 miliona złotych, więc to jest dosyć znacząca kwota, ale dodam, że tutaj dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 3 miliony 200 tysięcy złotych. Dość dużą pozycję w wydatkach inwestycyjnych stanowić będą wydatki drogowe, to jest 1,5 miliona złotych, mówimy o wydatkach oczywiście inwestycyjnych, z czego 40% trafi do powiatu tarnobrzyskiego. To są wydatki na przebudowę ulicy Kościuszki, na budowę chodnika w Rozalinie, dalszy etap, na rozpoczęcie budowy chodnika przy drodze kolejowej w Chmielowie, a także na rozpoczęcie budowy zatok postojowych przy ulicy Jana Pawła II tutaj w Nowej Dębie. 875 tysięcy złotych to z kolei wydatki na drogi gminne, z czego 775 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na budowę, odwodnienie dróg i modernizację chodników. Kwota 100 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na spłatę, na wypłacenie odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie dróg w specjalnej strefie ekonomicznej w Nowej Dębie, bo przygotowaliśmy taką dokumentację techniczną. Chcieliśmy te drogi doprowadzić do standardu dróg gminnych, w związku z tym trzeba było poszerzyć ten obszar, na których chcemy wybudować w przyszłości nowe drogi, parkingi, chodniki. Liczymy na pozyskanie środków zewnętrznych. W tym roku władze gminy chciałyby ruszyć z budową sali gimnastycznej w największej szkole wiejskiej w Chmielowie. Na ten cel zarezerwowano 740 tysięcy złotych. To jednak za mało, dlatego konieczna będzie aplikacja o środki zewnętrzne. Pokaźną kwotę 1 mln złotych zapisano w budżecie na budowę kanalizacji sanitarnej w Alfredówce. Ta kwota zostanie użyta w przypadku, gdyby nasza spółka komunalna nie uzyskała dotacji na realizację tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czyli zabezpieczamy się, że z jednej strony spółka będzie sięgać po dotacje i będzie realizować zadanie z udziałem tej dotacji, jak gdyby nie, no to mamy środki, które pozwolą na rozpocząć realizację tego zadania, no tylko w oparciu o własne środki, dlatego że środki w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich nie są wysokie, a też i nasza pozycja punktowa też nie jest wysoka ze względu na dochody własne gminy, no i brak takiej punktacji regionalnej, która przede wszystkim preferuje gminy położone nad SAN-em. Jak zapowiada burmistrz Wiesław Ordon, na ten rok zaplanowano budowę i modernizację oświetlenia w mieście, a także dokończenie stadionu lekkoatletycznego. Ponadto gmina wesprze m.in. budowę zatok postojowych przy przystankach kolejowych w Tarnowskiej Woli i Cyganach, jak również szpital powiatowy, nowodębską policję oraz jednostkę ochotniczej straży pożarnej w Jadachach, która potrzebuje nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przedstawione propozycje zyskały akceptację radnych. Nasz budżet jest na miarę naszych możliwości. Wszelkie wnioski z sołectw, z osiedli czy też od radnych, które wpłynęły do komisji budżetowej, w większości zostały pozytywnie zaopiniowane, poza małymi zmianami, ale myślę, że realizacja tych zadań będzie
jak gdyby pozytywnie się układała. Budżet miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok jest budżetem bezpiecznym, zabezpieczającym funkcjonowanie jednostek wewnętrznych gminy. I myślę, że jak z punktu widzenia każdego radnego, najważniejsze są inwestycje, a szczególnie te, które dbają o bezpieczeństwo, czyli drogi i chodniki. I myślę, że w tym roku szczególnie udało nam się dogadać, znaleźć kompromis na realizację zadań związanych z budową chodników na terenie miasta i gminy, tutaj szczególnie na terenach wiejskich. Budżet na 2017 rok został przyjęty przez radnych jednogłośnie i sprawnie. Na komisjach dyskusje odbywały się, było głośno, gwarno, każdy wymieniał swoje stanowiska, ale udało nam się zbudować taki rozsądny kompromis. Nie było tak łatwo, że tak powiem, ale doszliśmy do porozumienia, które myślę zaowocowało tym, że ten budżet został dzisiaj uchwalony, za co im serdecznie dziękuję i wszystkim osobom, które nad tym budżetem pracowały.